Trzynasta emerytura, aby była trzynastą emeryturą, musiałaby być wypłacana w trzynastym miesiącu. W skrócie nazywamy to trzynastą emeryturą, ale tak naprawdę powinniśmy to nazywać dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym. I to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne jest wypłacane od 2019 roku, a od 2020 jest gwarantowane ustawowo. Będzie też w tym roku, w 2023. Zanim przejdziemy do kwoty netto, warto odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Dla kogo? Świadczenie to będzie przysługiwało osobom, które mają na dzień 31 marca prawo do świadczeń określonych w ustawie. Kiedy? Najczęściej te wypłaty będą w kwietniu razem z emeryturą i rentą. Wyjątkiem są osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, które to otrzymają tą trzynastkę w maju. Terminy. Terminy to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. Oczywiście mogą być sytuacje, że to przypada ten dzień w sobotę, niedzielę lub święto, wtedy otrzymamy wcześniej to świadczenie. I tak dla 1 kwietnia powinniśmy już otrzymać to świadczenie 31 marca, a 10 kwietnia, kiedy przypadną nam święta wielkanocne, powinniśmy otrzymać ten dodatek przed świętami. Wniosek. Czy potrzeba jakiegoś wniosku? Oczywiście nie. Czy wliczane jest to dochodu? Oczywiście nie. Czy to mowa tutaj jest o na przykład jakichś tam dodatkach inflacyjnych czy osłonowych, to świadczenie nie będzie wliczane. Długi i komornik. To świadczenie jest wolne od zajęć komorniczych, niezależnie od tego, czy jest wypłacane do ręki czy na konto. Renta rodzina. Z rentą rodzinną jest taka sytuacja, że jeżeli mamy uprawnione więcej niż jedną osobę do tej renty rodzinnej, to jest ona dzielona. Jeżeli mamy na przykład dwie osoby, to jest dzielona na pół w równych częściach. ZUS i KRUS. Jeżeli mamy zbieg świadczeń ZUS-u i KRUS-u trzynastki, to wypłacona zostanie ona tylko jedna. Oczywiście będzie wypłacona ona z ZUS-u. Podatek i składka zdrowotna. I tu jest troszeczkę inaczej niż w poprzednim roku. Składka zdrowotna w wysokości 9% płacona jest zawsze. Podatek w zależności od tego, jaką mamy wysoką emeryturę i rentę. I ostatnia rzecz, kwota, do której przejdziemy za chwilę. I jak to się mówi, dobrze to już było. I w poprzednim roku mieliśmy rozporządzenie ministra finansów z dnia 7 marca 2022 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli naszej trzynastki. I na podstawie tego dokumentu ktoś stwierdził, że w tym roku kwota, znaczy nasza trzynasta emerytura będzie pomniejszona tylko o składkę zdrowotną, a nie o podatek. No nic bardziej mylnego, ponieważ ktoś by doczytał aż do paragrafu drugiego, to by zauważył, że zaniechanie ma zastosowanie tylko do dochodów z tytułu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przysługującego za rok 2022. I tyle. W tym roku taki dokument nie powstał, zatem płacimy normalnie podatek, jeżeli przekroczymy 2,5 tysiąca złotych brutto. Każdy do ostatniej chwili miał nadzieję, że ta 13. emerytura będzie zwolniona z podatku. Niestety nic bardziej mylnego i na to się kompletnie nie zanosi z prostej przyczyny. Na 13 po prostu zwyczajnie brakło i trzeba było pożyczyć. I niestety ta tendencja będzie dalej utrzymywana. Na każde kolejne 13 będzie brakować i będzie po kolei brakować coraz więcej i więcej. Mało tego, za niedługo trzeba będzie zacząć spłacać to, co teraz trzeba było na 13 emerytury pożyczyć. Większy problem będą z przyszłymi pokoleniami. Jeżeli dzisiaj emeryci już nie mają za dużo, to przyszłości emeryci będą mieć jeszcze mniej i jeszcze z tego będą musieli prawdopodobnie spłacać to, co teraz zostaje rozdane. No i właśnie jeżeli chodzi o te kwoty, to kwota minimalnej emerytury to 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Trzynastka jest w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1588,44 zł, ale w wysokości minimalnej emerytury oznacza minimalną emeryturę brutto, nie netto. Nasza trzynastka będzie różna od tej kwoty netto zwykłej emerytury, czyli 1445,48. Może wynieść tyle, ale prawdopodobnie i dla zdecydowanej większości będzie ona niższa. W 2022 roku wszystko było proste. Mieliśmy 13. emeryturę na poziomie najniższej emerytury 1338,44 zł brutto, co dawało 1217,98 zł. Wszystkim równiutko. Było od tego potrącona tylko składka zdrowotna w wysokości 9%. W roku 2023 ta kwota minimalnej emerytury i trzynastki wynosi 1588,44 zł, ale kwota netto będzie różna i będzie w przedziale 1445,48 i to jest najwyższy możliwy
trzynastka netto do kwoty 1254,87 zł netto. Jest to najniższa możliwa trzynasta emerytura do ręki. I teraz mamy dwie wartości, które nam podzielą wszystko na trzy części. Do kwoty 911,56 zł brutto naszej emerytury, czyli ci najbiedniejsi emeryci i renciści dostaną maksymalną wysokość tej 13. emerytury netto, czyli 1445,48 zł. Później jest wartość środkowa, gdzie będzie się powoli ta 13. emerytura netto zmniejszać, i do kwoty 2500, czyli ci niby najzamożniejsi emeryci, gdzie kwota netto od 2500 brutto będzie zawsze 13 wynosić 1254,87 zł. Aby w miarę łatwo to było wytłumaczyć, musimy wziąć jakiś konkretny przykład. Najlepszym będzie 2000 zł brutto, ponieważ tu będziemy mieć i częściowo zwolnioną naszą trzynastkę z podatku, i częściowo ją obciążoną. 2000 zł brutto, abyśmy mieli w miarę mało zaokrągleń, przy czym zaokrąglać nie będziemy tutaj. 2000 zł brutto plus 13. emerytura to 2000 zł brutto plus 1588,44 zł brutto, co łącznie da nam 3588,44 zł brutto w jakimś konkretnym miesiącu, najczęściej będzie to kwiecień. Jak wiemy, nasza emerytura jest zwolniona z podatku do kwoty 2500 zł, więc musimy policzyć, ile tego podatku będzie. Czyli 3588,44 zł minus 2500 zł daje nam 1088,44 zł, czyli od tej kwoty będziemy płacić podatek. Teraz naszą 13. emeryturę dzielimy na dwie części: 500 zł bezpodatkowe i 1088,44 zł podatkowe. Od całości płacimy jednak składkę zdrowotną, czyli całą 13. emeryturę 1588,44 zł mnożymy razy 9%, czyli naszą składkę zdrowotną. Nasza składka zdrowotna uszczupli nam się naszą 13. emeryturę o 142,96 zł. Teraz bierzemy tą część podatkową, czyli 1088,44 zł, mnożymy razy 12% podatku i wychodzi nam 130,61 zł. Tyle podatku zapłacimy od naszej 13. emerytury. Teraz należy to sumować, czyli składka zdrowotna 142,96 zł plus podatek 130,61 zł to jest 273,57 zł pomniejszenia 13. emerytury od kwoty brutto, czyli 1588,44 zł minus 273,57 zł da nam 1314,87 zł 13. emerytury netto. I teraz kilka kwot netto 13 emerytur w zależności od emerytury czy renty pobieranej. Ci najbiedniejsi emeryci, którzy otrzymują 911,56 zł brutto lub mniej, to jest tak na rękę około 830 zł, dostaną pełną kwotę, jakby powiedzieć, netto tej 13 emerytury, czyli tylko 13 emerytura pomniejszona o składkę zdrowotną 1445,48 zł. Teraz przechodząc już do tych takich, nie wiem, bogatszych emerytów i rencistów, którzy miesięcznie otrzymują nawet 1000 zł, no to już tutaj niestety będą musieli oni zapłacić podatek. I jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, 1000 zł naszej emerytury lub renty plus trzynastka w wysokości 1588,44 zł sumarycznie da nam kwotę 2588,44 zł, czyli już od tych 88,44 zł musimy zapłacić 12% podatek. Wyniesie ten podatek 10,61 zł. Zatem o 10,61 zł podatku nasza 13. emerytura zostanie zmniejszona i 142,96 zł składki zdrowotnej, która będzie stała. Nasza 13. emerytura netto przy kwocie 1000 zł normalnej emerytury renty to wyniesie 1434,87 zł. Przy kwocie 1250 zł, czyli 250 zł brutto więcej emerytury lub renty, nasz podatek rośnie o 30 zł, a 13. emerytura o tyleż samo spada, czyli 1404,87 zł netto. Przy kwocie 1500 zł będzie to
kwota netto 1374,87 zł, dlatego że 1500 zł plus 1588,44 trzynastej emerytury da nam kwotę 3088,44 zł, czyli 588,44 zł do opodatkowania, czyli całe 70,61 zł podatku. Najczęściej spotykana liczba 1588,44, czyli minimalna emerytura, będzie miała tą trzynastkę netto na poziomie 1364,25 zł. Podatku w tym jest zabrane 81,23 zł. Przy kwocie 1750 zł będzie to 1344,87 zł netto. Przy kwocie 2000 zł, czyli to co liczyliśmy przed chwilą, ponownie 1314,87 zł. A przy kwocie 2250 zł 1284,87. Od kwoty 2,5 tysiąca złotych lub wszystko więcej 1254,87 zł netto. Podatek około 190 zł i to już jest wartość stała. Aby łatwo to było może zrozumieć, to do kwoty 911,56 zł, czyli ta najniższa grupa, od każdej złotówki płacimy 9 groszy składki zdrowotnej. Od kwoty teraz tej najwyższej, 2,5 tysiąca złotych, za każdą złotówkę 13 emerytury płacimy 9 groszy składki zdrowotnej i 12 groszy podatku. Czyli z naszej złotówki z 13 emerytury brutto zostaje nam 79 groszy netto. Natomiast w tym przedziale sumujemy naszą 13 emeryturę i naszą zwykłą emeryturę. Czyli zawsze płacimy 9 groszy składki zdrowotnej od każdej złotówki 13 emerytury, ale po sumarycznym sumowaniu naszej emerytury i 13 emerytury, to powyżej kwoty 2,5 tysiąca złotych od każdej złotówki płacimy dodatkowo 12 groszy podatku.